możemy funkcjonować tak, żeby nie uderzać w próżni. Chciałabym wam powiedzieć troszkę na temat mocarza. Kim jest mocarz? Biblia mówi, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który niszczy świat. Ale jestem 16 lat wierzącym człowiekiem. I o dziwo, ten Chrystus jest większy, a przyglądam się, że chrześcijanie mają storpedowane życie. I tak, czemu to storpedowane życie? Czemu tak naprawdę ludzie nie doświadczają szczęścia? I wiecie, można by było powiedzieć, no wiesz, tam nie wierzy. Ja mówię, ale to jest dla mnie za mało, że nie wierzy. Bo wielu ludzi mówi, że wierzy i czegoś tam po prostu nie doświadcza. Wiecie, kiedy ja poznałam Jezusa, to ja postanowiłam, że będę żyła w prawdzie. Że prawda będzie moim naszyjnikiem. My wiele lat, żyjąc w świecie, żyliśmy bardzo pochłonionym życiem. Życiem, które... Ja już nie wiedziałam, co jest prawdą, co jest kłamstwem, co jest mitem, co jest jakąś przygodą. To jakaś po prostu, wiecie, fikcja dla mnie wszystko była. I kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, to postanowiłam, że moje życie, ono będzie nacechowane prawdą. Że to, co ja zrozumiem z Bożego Słowa, to ja będę wprowadzała do mojego życia. I tak też jest. Od momentu, kiedy poznałam Jezusa i jak zaczęłam czytać Jego Słowo, to postanowiłam, że to, co zrozumiem, to będę wprowadzała do mojego życia. Wiecie, mogę dzisiaj powiedzieć, że ludzie często mówią, dużo wiem. Ja mówię, jakoś tak marnie jak twoje życie wygląda. Ja wprowadziłam konkretne prawdy do mojego życia i autentycznie jestem zwycięzcą. Autentycznie panuje w moim życiu człowiek, który chciał mnie kiedyś zabić, który mnie poniżał, dzisiaj jest moim mężem, moim przyjacielem, moim kochankiem, moim pastorem. Rozumiecie? I ja mówię to z czystym sercem. Nie ma we mnie miejsca, gdzie diabeł może podejść i się przylepić. Rozumiecie? My mamy tak chodzić z Bogiem, tak? W takiej synchronizacji, żebyś kiedy powiem na 100%, że Ty i Jezus jedno jesteście. Ja bardzo w to wierzę, że ja i Jezus jedno jesteśmy. Chcę wam powiedzieć, jak lokalizowałam w sobie różnych mocarzy. Uważam, że to jest bardzo ważny temat. Paweł powiedział, że byśmy nie uderzali, tak jakbyśmy uderzali w próżnię. I to jest bardzo ważne, aby nie uderzać w naszym życiu na oślep. Aby wiecie, bo ja ostatnio mówiłam w kościele, tak bardzo dużo się gromi diabła. Dlaczego? Dlaczego tak bardzo dużo się gromi diabła? To znaczy, że ten diabeł jakoś tam kornaczny jest. No. Jakoś czesze ten diabeł wszystkich. Czemu? Dlatego, że często jest mocarz w życiu człowieka nierozpoznany. Jeśli mocarz nie będzie związany, tak? To nie jest dobrze. Mocarz musi być związany. Żyjemy w kraju, gdzie główną rolę odegrał duch odrzucenia. Od ducha odrzucenia, tak, odchodzą inne rzeczy, lęki, poniżenia i tak dalej. Wiecie, ja rozprawiłam się w swoim życiu z duchem odrzucenia. I nie było to tak, że ja usłyszałam o duchu odrzucenia i za dwa dni powiedziałam, wszystko mam załatwione. To jest nieprawda. To jest właśnie diabelska ściema. Że usłyszysz dzisiaj jakąś informację, jakąś prawdę, a jutro zadzwoni do ciebie brat i powiesz, wiesz, wczoraj usłyszałem taką prawdę, już mam wszystko załatwione. Ja mówię, gówno masz załatwione. Nic nie masz załatwione. Z prawdą należy obcować. Dlatego Bóg powiedział, poznacie prawdę, poznacie, będziecie z nią obcować i to właśnie ta prawda wyswobodzi wasze życie. Kiedy oddałam swoje życie Jezusowi i mówię, jak mam z Nim żyć, jak mam Mu ufać. A Bogu zadawałam konkretne pytania. Jak mam ufać Arturowi? A Bóg do mnie mówi tak, nie ufaj mu nigdy. Ja mówię, wow, takie niepopularne.
Jak to mam mu nie ufać? Masz ufać mi, że trzymam go mocno w swojej ręce. Rozumiecie? Od samego początku Bóg kierował moje oczy i moje serce na niego. Śmieliśmy się teraz z przyjaciółmi, że wiecie, jak mamy chodzić? Tak, a nie tak. Jeśli chodzi o małżeństwa. Ja i Artur to dwie odrębne jednostki bojowe. Podjęłam decyzję, że mu przebaczam, a Bóg uleczył moje serce. Czy stało to się tak? Nie. Wylałam wiele łez, płakałam wiele lat. Często zastanawiałam się, czy moje życie chrześcijańskie będzie polegało tylko i wyłącznie na tym, że będę płakała? Czy ja się już w ogóle nie będę śmiała? W ogóle wie, ale jazda. Chcę się też w ogóle śmiać. Dzisiaj się mogę śmiać. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ja i Jezus jedno jesteśmy. Nie mam nic do Niego. Uznałam stare życie za śmieci. Rozprawiłam się z duchem odrzucenia. Kiedy Artur wrócił do domu z więzienia i zaczął wychowywać dzieci nasze, zobaczyłam, że mam taką przywarę, że wtedy, kiedy on wychowuje na przykład naszego syna, to we mnie jest taka rzecz, jeszcze nie bardzo wiedziałam, jak to nazwać, ale zawsze mu zwracałam uwagę, że to jest nieprawidłowe, że to nie tak. Ja bym to zrobiła lepiej. A w ogóle cię nie było w domu, w ogóle poranisz teraz Wiktora. I wiecie co? I Duch Święty do mnie powiedział tak. Najgorszą rzeczą, jaką robisz w stosunku do swoich dzieci, to jest to, że kiedy tato zwraca uwagę, to ty wpadasz i zwracasz uwagę Arturowi przy dziecku. Wiecie co jest wtedy z dzieckiem? Dziecko się wtedy czuje bardzo niebezpiecznie. Bardzo. Jedyną rzeczą, którą możesz zrobić dla własnych dzieci, to mieć jedno zdanie z mężem. I Bóg też chce, żebyśmy mieli jedno zdanie z nim. Rozumiecie? Jedno serce, jedna myśl, jeden kierunek. Ja ogólnie jestem za ładem i za porządkiem. Uważam, że chaos jest z piekła rodem. Diabeł chce, abyśmy prezentowali chaos i żebyśmy chaos mieli w swoim życiu. I wracając do tematu, kiedy tak wpadałam i zwracałam jemu uwagę, jak on ochować te dzieci. I kiedy Duch Święty to do mnie powiedział, ja mówię, ja chcę być w tym temacie posłuszna, ale jakoś mi nie idzie. To jest ode mnie silniejsze. Silniejsze jest ode mnie to, że za każdym razem, kiedy Artur wchodzi i zwraca uwagę dziecku, to ja jestem już pierwsza. Mordę otwieram swoją szeroko i zwracam w ogóle uwagę. I mówię, Duchu Święty, przyjęłam Ciebie do mojego życia. W ogóle daj mi wgląd we mnie samą. Chcę mieć wgląd we mnie samą. Chcę wiedzieć, co w moim życiu jest nie tak. Co w moim życiu nie trybi. I Bóg mi na przykład pokazał mocarza z mojego dzieciństwa. Że byłam takim obrońcą w moim domu. Wiecie, że moja mama, kiedy się awanturowała z moim tatą, to ja byłam tym obrońcą. Byłam obrońcą mojej mamy. I we mnie wbił się jak pal, wbiła się we mnie jak pal taka informacja, że ojciec to jest ktoś zły i przed ojcem trzeba co robić? Bronić. Taki miałam wizerunek z mojego rodzinnego domu. Taką informację i taki wzór wyniosłam z mojego rodzinnego domu, że tata to jest ktoś zły. Przed tatą trzeba bronić. Ja mówię, wow, ale jazda. I teraz wiecie, ja związuję mocarza. Co ja w ogóle robię? Przeciwstawiam się w ogóle obrazowi z mojego rodzinnego domu, tak? Uznaję to, że to jest błąd, to jest nieprawda. Ja to podważam. Przychodzę z owym produktem do Boga. Mówię, ulecz moje serce, tak? Niech ta rana będzie zaleczona. I ja teraz przez wiarę, a nie przez uczucia, a wiara jest pewnością tego, czego nie widać, tak? Biorę się za zmianę mojego umysłu i postanawiam żyć w prawdzie. Postanawiam w ogóle, że nie będę wkraczała wtedy, kiedy Artur wychowuje dzieci. Będę z nim jednym głosem, Achan, będę z nim jednym sercem. Chcę czuć tak jak on. Nie chcę się odzywać. I wiecie, to trwało jakiś czas. To trwało jakiś czas. Bardzo ważne, aby w swoim życiu zlokalizować takich mocarzy. Rozumiecie?
Bardzo ważne. Ja kiedyś mówiłam w kościele, że twarzy odrzucenia jest bardzo wiele. Ale chcę ci powiedzieć, że kiedy sumiennie się weźmiesz za jakąkolwiek rzecz, którą w twoim życiu pokazuje ci Bóg, jeśli nauczysz się funkcjonować na szczerze, wiecie, na jakimś odcinku, to gwarantuję ci, że w ogóle będziesz doświadczał szczęścia w swoim życiu. Rozumiecie? Ja w ogóle wierzę w to, że my możemy żyć tak, że będziemy mieli tutaj na tej ziemi szczęśliwe dusze. Szczęśliwe. Że nasze dusze będą poleczone, wiecie, że rany będą pozaleczone i że nie będziemy musieli być ciągle ludźmi, o których trzeba się notorycznie modlić. Rozumiecie? Ponieważ Biblia mówi, że świat oczekuje synów Bożych. Synów Bożych, którzy w zdecydowany sposób zaniosą im zbawienie, pokażą im potem ojcostwo i pokażą im potem prawdziwą rodzinę. A wiecie, jak to jest? Kiedy tak naprawdę rzeczy z dzieciństwa są niepozałatwiane, to potem chodzimy do kościoła i liderzy są dla nas problemami. I pastorzy są dla nas problemami. Wiecie, jak to działa? Matka krzyczała, potem lider podniesie głos. O, diabeł. To nie diabeł. To rana z dzieciństwa. Rany są z dzieciństwa. Rozumiecie? To są bardzo ważne rzeczy, żeby w to pozaglądać. Diabeł chce, abyś zajął się ogólnym poznaniem. Mam moc, żeby stworzyć w ogóle tęczę na niebie. Rozumiecie? A Bóg to kochający tata w Chrystusie Jezusie, który chce, abyś był autentycznie zdrowy. Wiecie, dlaczego mi jest tak dobrze? Bo ja jestem zdrowa. Jestem zdrowa. Gdybyś Artur powiedział, sam dla siebie jestem najpilniejszym uczniem, tak? I ja też tak mogę powiedzieć o sobie. Rozumiecie? Wiele rzeczy nie dostaniecie nigdy przez nałożenie rąk. Można uwolnić namaszczenie, złamać jarzmo, tak? Diabeł odejdzie, kiedyś Kenneth Hagin powiedział, dopóki jestem przy tobie, diabeł nie przyjdzie, ale kiedy stąd wyjdę, tak? I masz w sobie rany, to tak jak mówi Biblia, tam gdzie padliny, tam zlatują się sępy. Natychmiast przyjdź do ciebie diabeł i cię zawinie. Wiecie, to jest tak bardzo ważne, aby te chodzenie z Chrystusem, to nie było czymś takim, co jest taką mega wyświechtaną rzeczą. Że tak naprawdę, no chodzę z tym Bogiem, ale moje życie jakoś tak nie pokazuje, że ja z tym Bogiem chodzę. Macie moc. Chrystus Jezus zamieszkał w was przez Świętego Ducha i macie moc do tego i wolną wolę. Moc od Boga i wasza wolna wola, wasze pragnienie, aby się szczerze zaangażować w każdą dziedzinę własnego życia, która naprawdę potrzebuje, wiecie czego? Uzdrowienia. Odezwał się do mnie pewien człowiek, który jest księdzem. I powiedział do mnie tak, że głoś zawsze to, co głosisz. Ja mówię, a dlaczego? Dlatego, że ludzie się potknęli o życie. Ludzie się potknęli o życie. A wy tak bardzo dużo mówicie o życiu. Tak bardzo dużo mówicie o sobie. Tak bardzo mówicie dużo personalnie o tym, co przeżywacie z Bogiem. Potraficie zaprowadzić kogoś z punktu A do punktu B. Wiecie, bardzo łatwo jest, wiecie, pomodlić się o kogoś i powiedzieć, niech Pan rozjaśni oblicze nad Tobą, niech da Ci pokój, niech Ci miłości będzie. Idź w pierogi z taką modlitwą. Ja potrzebuję czegoś więcej. Ja potrzebuję, żeby ktoś w ogóle z objawienia pomodlił się w ogóle o mnie. Rozumiesz? Żeby mi w ogóle powiedział, żeby umiał mi w ogóle doradzić, jak iść z punktu A do punktu B. Nie tylko uwolnić Bożą moc, powiedzieć Jezus jest. Rozumiecie? Ale mieć na tyle przemienione życie, żeby móc powiedzieć do człowieka, pójdź za mną, przyjdź do mnie, a nakarmię cię. Powiem ci, co, jak masz żyć i nakarmię ciebie. Rozumiecie? To jest bardzo ważne w ogóle, to jest bardzo ważne, żeby być zdrowym człowiekiem, przede wszystkim samemu dla siebie. Wiecie, ja znam mnóstwo chrześcijan, którzy uwalniają Bożą moc. Ale w swoim życiu są nieszczęśliwymi ludźmi. Ja wiem, dlaczego ty się nie zajmujesz swoim życiem? No bo tam coś trzeba robić. Ja wiem, daj spokój, najpierw coś zrób ze sobą. To jest w ogóle podstawa. Podstawa. Chcę wam zaświadczyć, że można wyjść z najgorszych kanałów. Z najgorszych kanałów można wyjść.
O ile nie będziesz skakał z kwiata na kwiat, ale systematycznie zajmiesz się przez jakiś czas krótkim odcinkiem, który się nazywa odcinek A. Jeśli sumiennie i szczerze podejdziesz do tematu, to zobaczysz, jak to działa. Krok po krok będziesz doświadczał życia. Rozumiecie? Krok po krok będziesz doświadczał życia. To są bardzo ważne rzeczy. Naprawdę, wiecie, ja wiele lat, ja w ogóle dałam się przygotować Bogu. I jestem wdzięczna Bogu za to, że przeszłam pewien okres w moim życiu tak zwanego przygotowania. Mi to wiele zajęło. Wam może to zająć krócej, ponieważ macie też nas, macie nauczanie. Wiecie, o co chodzi? To jest dużo łatwiej. To jest dużo łatwiej. Dla mnie Bóg jest fenomenem. Jest dla mnie największym bohaterem. Wiecie, ja zdaję sobie z tego sprawę, że gdyby nie On, to ja bym naprawdę nie żyła. Za Jego życie we mnie odpłaciłam Mu wdzięcznym życiem. Kocham Jezusa. Jestem Mu wdzięczna, że uratował moje życie. Postanowiłam, że zmienię się na obraz Boga i będę tym przyciągała ludzi do Kościoła. To jest bardzo ważne. Czym przyciągniemy ludzi do Kościoła, tym będziemy ich utrzymywać. Rozumiecie? Jeśli przyciągniesz ludzi Jezusem do Kościoła, w sensie Twoim przemienionym życiem, to już jesteś w domu. Amen.